Cześć. Dzisiaj mam dla Was coś też ze stajni Blackmagic Design. Mianowicie taki siedmiocalowy ekran podglądowy, który ma problem z wejściem HDMI. Rozbierzemy to sobie i zobaczycie, jak to wygląda. Czy da się coś z tym zrobić, czy uda się to po prostu naprawić. Może będzie tak podobnie jak z urządzeniem, które poprzednio naprawiałem, czyli Atem Mini Pro. Zobaczymy. Zapraszam do oglądania. To jest to nasze urządzenie. Ma miejsce na dwa akumulatory w standardzie Sony. Nie pamiętam, jaki to jest tam dokładny standard. Nie jestem filmowcem, ale można tego używać też na zasilaniu bateryjnym. Zasilanie z zasilacza sieciowego, dwie karty, słuchawki, jakieś wyzwalanie, włącznik, porty HDMI, porty SDI i dwa mini XLR-y do audio. Monitor jest chyba w 4K. No ogólnie ciekawy sprzęt. Kupiłbym sobie taki, ale to nie dla mnie. Rozkręcimy, zobaczymy. Wy zobaczycie, jak to wygląda. Sam jestem bardzo ciekaw. Oglądałem jakiś materiał już na YouTubie, jak to wewnątrz wygląda. No i to wygląda fajnie. Na razie wszystkie wkręty są takiej samej długości. Okej, tu poszło całkiem lekko. Kilka wkrętów i jesteśmy wewnątrz tego urządzenia. Pozbieram sobie wkręty, bo tutaj już się pewnie zacznie trochę więcej różności. I wkręty też się pozmieniały, są duże, małe. Zobaczymy, co mi się uda wykręcić. To jest duży dość radiator. I z tego, co widzę, są dwa małe wkręty i kilka dużych, ale różnych. O, chyba jakaś pasta, nie, termopady. Spore termopady. Tutaj są na układach. Domyślam się, że to są jakieś VHDL i tak dalej. No i tu widzę, że już jest ciekawie z tym HDMI. Mianowicie HDMI są zrealizowane od razu na jakichś układach. No i trzeba będzie zobaczyć, czy uda się coś dojrzeć. To, co na przykład zostało, nie wiem, spalone, uszkodzone i tak dalej. Mnie też ciekawią układy od SDI. Z tego względu, że w różnych urządzeniach od Blackmagic te układy potrafią się uszkodzić i podobno jest problem z ich dostępnością. No i co? Trochę małych śrubek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No troszkę tych małych wkrętów jest. Mam nadzieję, że one będą takie same, ale to już sobie powiedzmy podzielę, żeby coś tutaj mi się nie pomieszało. Często pytacie o te wkrętaki. Ten akurat jest od FixZone. Jest całkiem spoko, bardzo fajnie się go trzyma. No na pewno lepiej niż wkrętaki od Xiaomi. Tylko trzeba najpierw dobrze przyłożyć, a potem kręcić. Chyba jeszcze trzeba wykręcić kolejne wkręty, żeby wyciągnąć osłonki. Są takie, nie wiem, chyba aluminiowe. Tego w tej chwili nie zdejmę, bo trzeba by było odkręcić jeszcze złącze od SDI. Widzicie? Też są takie drivery, które występowały. W sumie to jest zabezpieczenie SDI, które występowało w Atemie. Kodeki. W ogóle to jest naprawdę kawał fajnego sprzęciku. Zobaczcie, kodeki audio Burr Brown, chociaż teraz to jest Texas Instruments. Fajnie to wygląda. Dużo różnych rozwiązań, których tak naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Szybkie jakieś kontrolery,
kart SD. Są tutaj takie zabezpieczenia albo coś w tym stylu, jak czasami mostki przy PCI Express. Ten układ niestety wygląda inaczej. Więc wydaje się, że tutaj konstrukcja HDMI jest rozwiązana po prostu zupełnie w inny sposób. Sprawdzam teraz, czy wszystkie pady są, piny polutowane do padów, bo czasami też może coś puścić. Niby jest wszystko ok. Drugi soket też jest ok. No to tutaj sytuacja się komplikuje. Odkręcę sobie jeszcze zabezpieczenie od SDI, żeby się tam pozbyć tego całego, nie wiem jak to, no tej całej blachy, która tutaj otacza, złącza. To na szczęście nie było praktycznie w ogóle dokręcane. Może ktoś tu już zaglądał, więc niejako nie ma problemu z demontażem. Ciekawi mnie właśnie ten układ. Ten to bardziej wygląda jak jakaś przetwornica do zasilania czegoś. Tu też ewidentnie jest przetwornica. A przetwornik prawdopodobnie analogowo-cyfrowy Cirrus Logic. W sensie ta firma często produkuje jakieś układy od audio. TPS-y to raczej będzie coś związanego z zasilaniem, pewnie tych większych układów. Teraz sprawdzam spadki napięcia na teście diody na poszczególnych liniach od HDMI. Teoretycznie wszystko powinno być zbieżne. Na razie tak jest. Tu nie mamy nic. No, to chyba faktycznie układ jest uszkodzony. Tu jest open line. Parę dni zeszło od momentu, kiedy diagnozowałem płytę główną tego monitora podglądowego. Zdiagnozowałem uszkodzenie układu. Układ odpowiedzialny jest za przesył danych po HDMI. Jest to tak zwany retimer. Mamy nowy układ, sprawny układ, stary układ. Przygotowałem sobie płytę do rozlutu. Jeden problem, bateria tutaj jest. Płyta pójdzie na podgrzewacz. Mam nadzieję, że nic nie wybuchnie. Uruchamiamy podgrzewacz. Hot era. I czekamy, aż płyta się nagrzeje. Układ zdjęty. Chyba się nic za bardzo nie potopiło. Ani buzzer, ani bateria nie eksplodowała. Trzeba przygotować nowy układ do wlutowania w to miejsce i zobaczymy, czy urządzenie zadziała. Stare spoiwo zupełnie zostało zdjęte. Można nałożyć nowe.
Teraz mniej więcej to samo trzeba zrobić. Teraz pomierza układ, czy jest lepiej. Na spadku napięcia, na teście diody, wszystkie linie powinny być takie same. 0,2 V mniej więcej na każdej linii, póki co taki spadek jest, więc jest dobrze. Urządzenie można uruchomić. Układ ma wszystkie linie poprawne, nic tutaj nie odstaje od, że tak powiem, normy. Złożymy to i zobaczymy, czy pojawi się obraz na wyjściu HDMI. Sprawdzimy jeszcze, czy nic tutaj nie uległo stopieniu, ale wszystko się wydaje ok. Buzzer też jest ładny. Bateryjka nie wybuchła. Z tą baterią byłby problem, żeby ją wylutować. Prawdopodobnie przy rozlucie mógłbym ją uszkodzić. Więc zostawiłem to i nic z tym nie robiłem. Teraz na szybko, na sztukę. Uszkodziły się termopady, ale potem wymienię na zupełnie nowe. Nie do końca pamiętam ułożenie wkrętów. Więc na kilka wkrętów tylko sobie złapię to chłodzenie, żeby nic tam się nie zadziało. Mam nadzieję, że to są te wkręty, ale wydaje mi się, że to są właśnie te wkręty. Dobra, całość się mniej więcej trzyma. Chyba się nic tutaj nie stanie. Teraz tak, wyjście. Można sprawdzić przez wypuszczenie sygnału, w sumie obrazu. Jeszcze będzie potrzebny mi przewód zasilający. Mam taki kawałek przewodu. Tutaj napięcie chyba zasilające było też w granicach 12 V. Tak jest nawet dopisane. 12 V. Sprzęt się uruchomił, karta jest widoczna, coś tutaj się odtwarza, super. Teraz muszę się podłączyć do grabera. Ok, wejście wideo działa. Urządzenie zostało naprawione. Obraz sobie akurat zapodałem z aparatu, którego tam kiedyś używałem. No, używam go jeszcze czasami, ale wszystko jakby
Wygląda ok, pokażę wam to jeszcze. Jak to wygląda, ten monitor pokazuje. Rozdzielczość, źródło, jakieś tam inne rzeczy. Ten obraz można nagrać. Zobaczymy, czy coś tam będzie. Ciekawy kartlał, chyba jest zajęta. Nie no, coś tam ma tego miejsca. Nie za dużo, ale chociaż coś. Nie wiem czemu. O, teraz się nagrałem. To urządzenie pozostaje złożyć, wymienić termopady i odesłać klientowi. Teraz sobie wyczyścimy stary termopad. On jeszcze jest taki, no nie, jest kiepski, skruszały cały. Nieciekawie to wygląda. Czegoś innego powinienem był użyć. Może blaszka do otwierania telefonów i nie tylko będzie lepszym rozwiązaniem. Nawet powiedział, że to jest genialne rozwiązanie. Idealnie udało się ściąć termopady z układów. Tutaj też. W międzyczasie wyczyściłem jeszcze chłodzenie. Te urządzenia też mają przypadłość taką, że się przegrzewają. Więc myślę, że taki zabieg czyszczenia i wymiany termopadów przy okazji właśnie takiej naprawy jest jak najbardziej wskazany i powinno to poprawić komfort użytkowania tego sprzętu. No to teraz pozostaje dociąć termopad do tego układu. Się tak zastanawiam, czy może jeden taki długi pociągnąć. Chyba będzie mi łatwiej coś takiego. Zaaplikować. Nie jestem profesjonalistą w takich sprawach, więc wybaczcie moje nieogarnięcia. Ale przynajmniej wiem, że z termopada trzeba zdjąć folię ochronną. Będzie git. W międzyczasie trzeba by jeszcze, póki pamiętam, skręcić gniazda SDI. Tutaj jest taki motyw, że gniazda mają swoje nakrętki. Ja to wszystko musiałem rozkręcić. Nie mam żadnego w tej chwili narzędzia, które by mi ułatwiało zakręcania tych nakrętek, co muszę trochę pokombinować. Co nie jest zbyt przyjemne. Jeżeli takich urządzeń się u mnie pojawi więcej, to z pewnością jakąś nasadkę sobie tutaj ogarnę. Dokręcę to na fest trochę później, ale przede wszystkim tutaj chcę to zakręcić, żeby nic nie zgubić, żeby nic nie brakowało, żebym musiał tego potem ponownie rozkręcać, demontować. To by się równało z rozłożeniem praktycznie całego urządzenia, co nie byłoby zbyt
przyjemne. Tutaj chyba nic nie muszę w tej chwili skręcać. W sensie od tej strony, tu nie ma żadnych wkrętów. Jedna z tych śrub wchodzi tutaj niejako przelotowo. Potrzebuję... nie chce mi się namagnesować. Nie wiem, czy śruba jest wkręt jest niemagnetyczny. To będę musiał kombinować. Nie ma problemu. Wentylator się kręci, sprzęt wstał, nie ma karty, więc tak naprawdę nic nie wyświetli. Wentylatorek, jak widać, kręci się, obraca. Jest ostatnie nagranie, kiedy to testowałem. Działa. Mam nadzieję, że wam się podobało. I takie niezwykłe urządzenie jak monitor podglądowy z funkcją rejestratora od firmy Blackmagic was zainteresowało. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.